Jak widać, troszeczkę zabieliło nam okolice pięknym, puszystym śniegiem. Również też mam tematyczny skin autorstwa Dee, która dzięki swojej serii shorts przygotowała dla mnie taką oto śliczność. Serdecznie was odsyłam do jej kanału, jeżeli chodzi o pracę innych youtuberów. Z mojej jestem naprawdę zadowolony. No jest bardzo klimatycznie. A dzisiaj, moi drodzy, zdobędziemy sobie nowego pancernika. Fajnie będzie. No trzeba przyznać, cholernie klimatycznie tutaj to wszystko się prezentuje. W międzyczasie troszeczkę tutaj pozbierałem z naszych górzystych, śnieżnych gór troszeczkę śniegu i go tutaj pięknie w okolicy wyłożyłem. No nie będę ukrywał, pracy trochę trzeba było temu poświęcić, ale efekt końcowy, jak sami widzicie, jest niesamowity. Najgorsze, że za kilka dni będę musiał to wszystko z powrotem zebrać, bo to tak nie zostanie. A tak serio, to nie, to oczywiście jest resource pack, który moim zdaniem prezentuje się całkiem sympatycznie, więc dla klimatycznego odcinka myślę, że można raz na jakiś czas coś takiego tutaj wykombinować. Jak nie zapomnę, to oczywiście link będziecie mieli do pobrania w opisie. Tutaj jaki klimacik jest, moi drodzy, na powiedzmy powierzchni tego. Pięknie się prezentują takie zmarznięte kwiatki, wysoka zmarznięta trawa i no chyba grad padał. Nie wiem w sumie jak to interpretować. Jak macie jakieś pomysły, dajcie znać w komentarzu. W przypadku rzeki chyba dosyć silny nurt tutaj jest, ponieważ ta nie zdążyła jeszcze zamarznąć. Jeszcze. Oczywiście żart, bo resource paki takich rzeczy nie zmieniają, jedynie jak już to data paki. Kochani, wiecie co, korzystając z okazji, bo ja tutaj ten latający fragment drzewa mam już no, z 2 miesiące jak nic. Ja niestety tak mam, że jak coś gdzieś mi aż tak bardzo nie przeszkadza, no to będzie to w nieskończoność czekało na poprawę. Ale w końcu w ramach odcinka niech będzie, moi drodzy, że to poprawimy. Wiecie co? Ostatnio się obiło o uszy, że na najnowszym snapshocie, na którym aktualnie gramy, czyli 51B, jest problem z beaconem i z efektem regeneracji. Czy faktycznie tak jest? Jednak to nie okazało się fejkiem. Mam tutaj zaznaczoną regenerację, jak sami możecie zaobserwować, ale absolutnie mi tej regeneracji tutaj to nie daje. W przypadku braku efektu resistance, to akurat nie jest przypadek, bo ostatnio podnosiłem jeden z tych bloków beacona, by sobie móc go gdzie indziej postawić, bo byłem wtedy jeszcze z beaconami biedny. No to tutaj się nie dziwię, ale w przypadku tym drugim, wow, Mojang, czemu, jak, po co? Mam nadzieję, że niedługo to naprawię, chociaż wątpię, raczej dopiero po nowym roku ten błąd zostanie tutaj zlikwidowany. No trudne tutaj. Niestety nie będę miał efektu regeneracji, chyba że jeszcze w ostateczności, moi drodzy, spróbujemy to odświeżyć. Dobra, tutaj damy ponownie regenerację i najlepiej niech będzie, no, haste. Uwaga, czy nam wskoczy? Nie, regeneracja faktycznie na tym snapshocie jest niestety zepsuta. W ogóle jakoś dziwnie te tutaj te napisy migają, no ale to jest snapshot. Ty, nie, nie regeneracja. Ja nie miałem tutaj zaznaczonej siły. O. Dobra, niech będzie siła 2, skoro i tak regeneracji tutaj mieć nie mogę. Jeszcze. Dobrze, moi drodzy, mamy też tutaj przygotowane pieski. Już jakiś czas temu sobie je zgarnąłem, bo wiedziałem, że prędzej czy później pancernik się pojawi. Myślałem, że później niż prędzej, więc brawa dla Mojangu. Ale to też jest bardzo dziwna rzecz związana z tą aktualizacją, ponieważ okazuje się, że pancerniki nie będą wcale częścią Minecrafta 1.21, a wersji Minecrafta 1.20.5. Jaki w tym sens? Nie wiem. Ja w ogóle, odkąd Mojang ponad rok temu zdecydowało się tworzyć snapshoty dla wersji kolejnych po kropce, czyli wówczas to było 1.19.4 i tak dalej, i wtedy jako eksperymentalne funkcje zdecydowali się nam dawać rzeczy z nowej aktualizacji, to już wtedy zacząłem to krytykować, bo zdecydowanie bardziej sensowny, normalny, logiczny i wszystko na plus, moim zdaniem, był system, kiedy takie rzeczy po prostu pojawiały się w kolejnych snapshotach do następnej wersji. Ja gdzieś tam to rozumiem, dlaczego zdecydowali się to tak wprowadzić, ponieważ kiedy dawali to w ten logiczny sposób, Minecraft zyskiwał 2 aktualizacje rocznie.
Przynajmniej oczywiście było tak zazwyczaj, bo na przykład w jednym roku dostaliśmy i aktualizację 1.14 i 1.15. 1.16 było potężne, więc aktualizacja to była jedna rocznie wówczas, ale wtedy znowu pojawiła się zapowiedź Caves and Cliffs 1.17 i 1.18 i powiedzmy, że ta jedna rozłożona na dwie części aktualizacja była też wydana w ciągu jednego roku. Ale odkąd Mojang zdecydował się niestety na tę jedną aktualizację rocznie, co uważam jest, no nie chcę używać słowa skandaliczne, ale no bardzo na minus, no to prawdopodobnie właśnie w związku z tym zdecydowali się tak to, o Jezu, tak to rozwijać, a nie inaczej. Choć mi osobiście, jako osobie grającą w tę grę wkrótce 13 lat, nie mówię tego głośno, no mi osobiście się to nie podoba. Niby śnieżek, a tutaj deszczyk. Niektóre resource paki pamiętam, że i podmieniały właśnie deszcz na śnieg, co wtedy wyglądało komicznie, bo widzicie, deszcz ma bardzo szybką animację, gdzie śnieg oczywiście jest bardzo powolny. No ale sami rozumiecie, tak czasem bywa, że nie da się pewnych rzeczy chyba poprawić. Chociaż z drugiej strony, nie wiem, czy nie dałoby się jakoś w resource paku odpowiednio wszystkiego zmodyfikować, żeby i animacja deszczu, nie, to do tego byłby chyba potrzebny datapack, bo pewnie datapackiem by się dało to zrobić, żeby ta animacja deszczu była na tyle zwolniona, że można by było ją podmienić na animację śniegu. Ciekawa kwestia. A co z tymi psami jest nie tak? Czemu one takie ciemne? Mokro od deszczu? Chyba tak, okej. Niech będzie to w ten sposób. Będę sobie tak co jakiś czas, moi drodzy, latał elytrą, bo niestety ze zwierzakami w Minecraft jest taki o tak, mokre były. Taki niestety problem, że jak za daleko się odleci, co wam teraz to zaprezentuję, być może jeszcze to nie będzie aż taka duża odległość. O nie, nie była taka duża odległość, ale czasem można ten teleport niestety zgubić i psy zostają gdzieś tam daleko w tyle, bo nie zdążyły się wczytać. Teraz na szczęście idzie to bardzo dobrze. Taiga! Kurczę, jak teraz tak patrzę, te bloki, bloki liści igieł, tak wiem, to dziwnie brzmi, ale no, moi drodzy, tak się to nazywa. Liście sprus, czyli iglaste, tak? Chyba świerkowe, czyli iglaste. Świerkowe liście faktycznie są liśćmi, więc no, pretensje, moi drodzy, do Mojangu. Ale tak, naprawdę cholera to się klimatycznie prezentuje. Nie wiem, czy Mojang miałby to kiedyś w planach, ale gdybym mógł to poprzeć, poparłbym, by zimowa tajga miała jednak coś w ten deseń, stworzoną teksturę właśnie świerkowych liści względem tej standardowej tajgi. Bo aktualnie jesteśmy na standardowej tajdze, jak widzicie, ale dzięki temu resource packowi naprawdę przyjemnie się prezentuje. Dobra, ja się szybciutko kimnę, fajnie pies zasłonił widok, a ja chciałem właśnie powiedzieć o tej widocznej w tle górze. Najprawdopodobniej to są te wyższe meadow, to się nazywa, czyli po naszemu łąki, więc istnieje duża szansa, że pod nimi jest Ancient City. A co do Ancient City, Trial Chambers i ogólnie niektórych takich trudniejszych struktur, planuję na tym sezonie zrobić kilka takich ciekawszych wyzwań, może jedno na miesiąc takie ciekawe wyzwanie, gdzie na przykład odpalałbym live'a, nawet nie na przykład, tylko po prostu odpalałbym live'a i każde 100 łapek wbite pod tym materiałem to jedna struktura, którą muszę odwiedzić. Wy byście jako widzowie mogli przedłużać czas trwania tego live'a, on by mógł naprawdę długo trwać i nie musielibyście oczywiście do tego wydawać swoich pieniędzy, gdzie zazwyczaj na tym polegają live'y przedłużane, tylko wasza aktywność, kliknięcie łapeczki w górę, no i sporo takich łapeczek by powodowało, żebyśmy mogli naprawdę takiego długiego, fajnego live'a zrobić, gdzie bym pewnie przy okazji się dorobił, fajne wyzwanie by było, pewnie nieraz bym zginął, no ogólnie myślę, że mogłoby być to całkiem interesujące. Jeju, ale klimat to ma! Nie, no nie, podoba mi się, super to się prezentuje. Przejście właśnie, bo to jest zimowa tajga już, tak? No nie zimowa tajga, tylko to są te stare, zaśnieżone przy górach tereny dodane w 1.18. Więc tutaj jak najbardziej śnieg występuje, pewnie gdzieniegdzie nawet i by mógł mnie tutaj spotkać. Śnieg sypki, w sumie nie jest to jakiś bardzo częsty biom, chociaż ja go doskonale oczywiście znam. No prezentuje się to naprawdę... Nie, to nie jest to, czekaj! To jest zwykła tajga, czemu mi się to popierniczyło, że to jest faktycznie tutaj śnieg? Okej, głupoty gadam, wstyd. Ej! To ja tu jestem, o cholera! Jestem, moi drodzy, w miejscu, gdzie była moja... moja struktura, mansion, która naprawdę sama się spaliła, tym razem to nie ja.
Zazwyczaj to ja je jarałem, ale nie tym razem. Okej, myślałem, że ja w zupełnie innym kierunku poszedłem. W sumie nawet się nie skupiłem na kierunku. No dobra, skoro tak to wygląda, to trzeba chyba odbić w innym kierunku, bo tak to ja sawanny nie spotkam. A czy są tutaj gdzieś te psy? Są. Dobra, nasz przynajmniej jeden jest, są dwa. Nie jest tak źle z tą teleportacją, więc nie powinno mi się aż tak tutaj tragicznie z nimi podróżować, chociaż nie ukrywam, zdecydowanie wolałbym lecieć sobie po prostu tak jednostajnie cały czas, bez potrzeby co chwilę lądowania, by się przeteleportowały, no ale nie narzekam. Lepsze wciąż jest to, niż poruszanie się samemu ciągle... Co to jest? To jest jakiś mój drogi... Nie, no. No tego to się nie spodziewałem. To pewnie jakiś wyższy kwiatek. Coś takiego, tak? Tak, to jest piwonia. Okej. No tego się nie spodziewałem, moi drodzy. A wracając do tamtego wątku, chciałem powiedzieć, że lepiej tak się poruszać jak teraz, niż cały czas iść sobie z buta, kiedy się elytry nie ma, bo to wciąż jest dużo, dużo szybciej. Ale klimatyczny ten bałwan, muszę przyznać, naprawdę fajnie się prezentuje. Giga ciekaw jestem również, czy i sawanna, czyli biom, który no de facto nie ma tam piasku, ani innych bloków, które nie mogą być raczej pokryte śniegiem, czy tam też właśnie śnieżek będzie, tak jak na przykład tutaj. No za chwilkę się przekonamy. Tutaj pięknie się tutaj całe te równiny prezentują. Ja cały czas mówię słowo tutaj, muszę się tego bardziej pilnować. Tam widzę też w tle majaczą jakieś góry. Chyba nie mam przy sobie lunety, a szkoda, bo teraz by mogła mi się przydać. No tam widzę raczej też górzystą tajgę. To my byśmy sobie lekko może odbili w tym kierunku. Zdałem sobie sprawę, że ten resource pack strasznie utrudnia mi sprawę. Kolorystyka w tle drzew, trawy bardzo dużo nam często mówiła o tym, jaki biom jest przed nami albo na jakim biomie się znajdujemy. Ja teraz niestety przez to, że wszędzie mam zimę, nie zdziwiłbym się, gdybym przypadkiem trafił na faktycznie zimowy biom i się nie za bardzo zorientował, że tutaj jest taki problem, a nie inny. A ja przecież muszę w zupełnie innym kierunku iść niż zima, tylko w te bardziej ciepłe klimaty. A tutaj takowych, za bardzo, jak widzicie, nie ma. Kurczę, na początku dżunglę zauważyłem, a tutaj i obok jest sawanna. No dobra, moi drodzy, udało się. Już chciałem mówić, że jest dżungla, czyli ciepłe tereny, a tutaj obok już cel naszej podróży. I widzę, że sawannę też nam troszeczkę zabieliło. Ale to sobie za chwilkę wszystko zwiedzimy. Ja, żeby nie zgubić psów, pozwolę sobie je tutaj zatrzymać na chwilkę. Ja po nie wrócę. Mam nadzieję przynajmniej. I zobaczmy te niewielkie na tym świecie fragmenty jakiejkolwiek zieleni, czyli bambusa, bo bambusy oczywiście nie zostały tutaj przekolorowane w resource packu, zaś same bambusy, drzewa dżunglowe jak najbardziej też są pięknie czerwonawe. No, dziwnie to wszystko się prezentuje. Nie są znane nam takie tutaj obrazy. Zupełnie inną kwestią, którą myślę, że warto docenić, jest tutaj trzcina cukrowa. Myślę, że jest to zdecydowanie kwestia dla większych weteranów Minecrafta, którzy grają w tę grę od 8 lat i więcej, mniej więcej. Myślę, że tak mniej więcej w 2015 roku mogło się to zmienić, 16 może, czyli kiedy... Nie, czekaj, trzcina cukrowa w aktualizacji 1.7 zmieniła swoją barwę, gdzie również jej kolorystyka dostosowywuje się do biomu, nie? Na przykład na bagnach trzcina cukrowa jest ciemniejsza. I to było w aktualizacji 1.7, czyli to musiał być, Jezu, od 10 lat? Ten czas leci strasznie szybko, lepiej niż 10 lat. No to 10 lat temu, moi drodzy, trzcina cukrowa była zawsze taka, tak jak teraz, bez żadnego znaczenia na jakim biomie, wszędzie był ten sam kolor. Tak jak jest to w przypadku chociażby bloku liści świerku. A teraz, no jak widzicie, troszeczkę powrót nostalgiczny. Dodatkowo, gdyby ktoś jeszcze w 2016 roku, kiedy wychodziła aktualizacja 1.10, powiedział mi, że bloki netherowe, tak jak chociażby tutaj blok magmy, netherrack, moi drodzy, miałyby pojawiać się w Overworldzie, to ja bym mu nie uwierzył.
A jednak mamy dzięki takim rzeczom jak chociażby pojawiające się w wodzie magma bloki, czy oczywiście przede wszystkim ruiny portalu, te bloki normalnie w Overworldzie. Trochę dziwne, no ale cóż, nowoczesny Minecraft taki jest. Okej, pięknie słonko nam zachodzi, więc my sobie tutaj myślę, że z całkiem ładnym widokiem pominiemy nadchodzącą noc i lecimy po naszego pancernika. Jak pięknie ta akacja na tle zachodzącego słońca się prezentuje. Normalnie jak z jakiegoś obrazka wyjęte. No kładźcie, chłopie, no, panie i panowie, lecimy sobie szybciutko tutaj na sawannę. Na sawannie pszczoła. Czy ona nie zmarzła? No to ładnie nam zabieliło całą sawannę, nawet i wiosce się dostało troszeczkę. Teraz pytanko, czy dzięki tej zmianie mi łatwiej czy trudniej będzie dojrzeć pancernika? Przypomnę, pancerniki nie są rzadkim mobem, one się pojawiają z taką samą częstotliwością jak świnie, więc jak już znalazłem świnie, no to nie będzie raczej problemu ze znalezieniem nowego pancernika. Mimo, że ja osobiście oddałem głos na kraba, ze względu na to, że sporo w Minecrafcie buduje i możliwość dalszego stawiania bloków dzięki jego szczypcowi była naprawdę dla mnie kusząca i świetna, zresztą sama animacja chodzenia bokiem tego moba po drzewach też by mi się z pewnością mega, moi drodzy, spodobała, to cieszę się mimo wszystko z dodania pancernika. Nie cieszę się z jego wygranej, bo chciałbym, żeby oczywiście i krab, i pancernik był, ale jeżeli już mamy tylko dostać jednego z tego z tych mobów i mam tutaj dojrzeć jakieś plusy, to niewątpliwie cieszę się, że sawanna, no ten średnio rozbudowany biom, jeżeli chodzi o zawartość, dostał kolejną, bo wciąż oczywiście wcześniej była to akacja, ekskluzywna struktura w postaci wioski sawannowej, no to dostał też swojego ekskluzywnego moba, choć z czasem, kiedy wprowadzą aktualizację sawanny w postaci oczywiście baobabu, wprowadzą aktualizację sawanny w postaci termitów, kopców termitów i przede wszystkim strusiów, strusiów. Wówczas ten biom naprawdę stanie się bogaty w zawartość. I dobrze. Kurczę, kolejne kurczaki, tam były świnie i to kilka razy spotkaliśmy. Krowy? Przecież z taką samą częstotliwością powinienem spotkać i pancernika. Co jest, panie? Czemu ich nie ma tutaj? Ej, nie podoba mi się to za bardzo, szczerze mówiąc. A jestem na snapshocie, prawda? No 23W51B, najnowszy snapshot. Gdzie bez wątpienia pancerniki na pewno się pojawiają. Wiecie co? Ja bardziej z góry sobie... No, też pada. Bardziej z góry sobie popatrzę tutaj na okolice, tylko na spokojnie panie i panowie tutaj sobie chwilkę przeczekają. To nie jest burza, więc nie mogę pominąć tego. Yo, czekaj! Mamy tutaj statek ładnie na mieliźnie zakitrany. Całkiem ciekawie się to prezentuje. O! Mamy to! A już byłem gotowy powiedzieć, moi drodzy, że pancerniki się nie pojawiają, bo jest jakiś błąd snapshota. Kapi się na mnie! Biedny na zimowej sawannie wylądował. No ale dobra, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Najważniejsze, że mamy dziada. No ja oczywiście już ten model wygląd doskonale znam, ale cieszę się, że 21 grudnia o godzinie 3:05 i 43 sekundy mniej więcej spotkałem swojego pierwszego i zapewne nie ostatniego pancernika w swojej historii grania survivalu. Więc moi drodzy, mamy tutaj naszą szczotkę, która no raczej szybko straci swoją tutaj żywotność, bo mogę go szczotkować ile chcę, jak chcę i kiedy chcę, jak widzicie. No, czekaj. Kolejny raz chyba wolałbym tego już nie użyć, bo prawdopodobnie szczotka by mi padła. Ale bez problemu sobie pewnie ją gdzieś tutaj zaraz naprawię. I proszę bardzo, nóweczka fungiel nieśmigana i tak ma być. I proszę bardzo, ogólnie mamy 10 tarczek. Ale sobie ten wynik myślę, że bez problemu podwoimy. Jo, jeszcze lepiej. Dobra, jeszcze jedno użycie. Zostały 3, dalej nie ryzykuję. 26! Kurczę, świetnie. Damy radę wskoczyć na 40? No, nie ukrywam, to... Jezu, byłby naprawdę fantastyczny wynik. Jeszcze raz. 30... Jest! 43, panie! Na grubiutko! Spokojnie, ja cię tylko wyszczotkuję kolejnymi tutaj... będziemy 50... Jezu, no bez problemu, cały stack! To mi się podoba!
i kolejne, i znowu kolejne, i wystarczy. Zabrakło mi już zarówno pszenicy, jak i szmaragdów, które z ich sprzedaży miałem, więc zamieniłem to na chlebek i ciastko, ale prawie półtora staka tarczek, moi drodzy, udało nam się zdobyć. Kurczę, naprawdę dobry wynik, jak na takie tylko jedno szybkie zajrzenie. Ale tych oczywiście w najbliższym czasie dorobi się znacznie, znacznie więcej. Ale to pewnie w jednym z kolejnych odcinków jakąś taką easy farmę zbudujemy. Ile z tego mogę mieć zbroi dla psa? 14 sztuk. Ale wezmę na razie dwie dla naszych pięknych towarzyszy, którzy zostali chyba na tej wyspie, jak się nie mylę. Chyba nawet ich widzę. Fantastycznie. No dobra, skoro już i tak została dodana zbroja wilka, załóżmy ją, proszę bardzo. No i nasze wilki, nasi kompani, będą teraz troszeczkę bardziej chronieni przed złem tego świata. Mam nadzieję, że też w niedalekiej przyszłości Mojang doda możliwość farbowania tejże zbroi, no bo szczerze mówiąc, skoro jest tylko i tak jeden jej rodzaj, nie widzę żadnego powodu, żeby tego nie zrobić, jak w przypadku żelaznej, złotej, diamentowej, oczywiście bez sensu byłoby ją farbować, ale dodali przecież zbroję skórzaną i tą... O, sam zrzucił z siebie, fajnie. Dodali zbroję skórzaną, dzięki której też możemy mieć wszelakie kolory tejże zbroi właśnie dla konia, więc w przypadku pancernika oczywiście to nie jest ze skóry, tylko to jest jakby twardszego kawałka pancerza, no ale z drugiej strony twarde rzeczy w Minecraft też możemy farbować, jak chociażby przecież beton jest możliwy do pofarbowania, szkło, więc czemu i tego by nie dodać, więc jak najbardziej liczę, że Mojang również nada możliwość farbowania zbroi. Co? Zawsze to będzie jakieś większe urozmaicenie w tym Minecrafcie. Nie oszukujmy się, ja z takiego tutaj kompletu jak pies i zbroja zapewne korzystać już więcej nie będę, tak jak zresztą z wielbłąda, który pojawił się w zeszłej aktualizacji, więc jak najbardziej z nim związany odcinek się pojawił, pobawiliśmy się nim, no ale to nie jest coś, co zapewne będę chciał kultywować na każdej kolejnej mojej przygodzie. Jak zawsze bawimy się nowościami, oby te nowości też dla mnie były częściej użyteczne, na przykład komnaty próby jak najbardziej są bardzo, bardzo przyjemną rzeczą w tej aktualizacji. No dobra, moi drodzy, na dziś to byłoby na tyle. Ważna rzecz, czyli odwiedziliśmy pancernika, zdobyliśmy tarczkę, wykraftowaliśmy zbroję, nałożyliśmy ją na psa. Same nowości, myślę, że pozytywne. Wkrótce, może i dzisiaj, kiedy to oglądacie, pojawi się wieczorem live'ik, gdzie będę chciał zrobić pomieszczonko dla pancerników gdzieś tam w mojej bazie, gdzie one sobie będą oczywiście żyły, będą tam za 2-3 akacje, no i pewnie w tym pomieszczonku gdzieś tam ukryję jakąś farmę tych tarczek, ale bo to nie humanitarne. Dzięki za to, że byliście, trzymajcie się, cześć!